Szczęść Boże, witam serdecznie na kolejnym nabożeństwie czerwcowym w sercu Pana Jezusa. Dzisiaj kolejne wezwanie z litanii ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał. Teraz zapraszam do wysłuchania fragmentu z Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Upodobanie Ojca w sercu Pana Jezusa. W sercu prostaczków. I moi drodzy, prostaczek w tym dobrym, czy trochę niefortunnym określeniu, przetłumaczeniu w tym przekładzie, to jest osoba prosta. Prosta w tym sensie takiego prostego zaufania, zawierzenia. I taką postawą odznaczają się dzieci, małe dzieci wobec swoich rodziców. To, co rodzic mówi, to dla dziecka, które jeszcze nie ma wiedzy książkowej, nie ma wiedzy tego świata, to jest najważniejsze, to jest świętość, to jest prawda jedyna, niepodważalna. Jeżeli rodzic powie, posłuchaj, gdy patrzymy na gwieździste niebo, Pan Bóg to wszystko stworzył z miłości do Ciebie, z miłości do mnie, do nas, do całego świata. Dziecko to uwierzy, bo tak powiedział tato, tak powiedziała mama. Jeżeli rodzic powie małemu dziecku, posłuchaj, te gwiazdki, tam wyszedł taki pan po drabinie i on miał worek i z tego worka te gwiazdki tam pozawieszał. I zawsze potem idzie pod koniec nocy i te gwiazdki zbiera. I dziecko w to uwierzy, ponieważ z prostotą przyjmuje prawdę, którą mówi autorytet ojca, matki. Czyli to całkowite zawierzenie, zaufanie. Bo tak mówi tato, bo tak mówi mama, to tak musi być. I moi drodzy, właśnie to serce prostaczka, czyli dziecka, to serce, które całkowicie ufa Panu Bogu, które zawierza Bożemu Słowu. I właśnie takie było serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał. Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się dzieje. Jeśli to możliwe, zabierz ode mnie ten kielich, ale nie jak ja, ale jak Ty chcesz. Czyli całkowite zawierzenie, zaufanie wobec woli Boga Ojca. I moi drodzy, niech takie będzie nasze serce wobec Bożej miłości, wobec Bożego Słowa, wobec Bożej prawdy i Bożych obietnic. Serce dziecka, które ufa Ojcu, które ufa Bogu Ojcu przez Najświętsze Serce Pana Jezusa. O tę ufność i to zawierzenie módlmy się szczególnie dzisiaj. Za chwilę będzie nabożeństwo, modlitwa, do której serdecznie zapraszam i oczywiście zachęcam do tej wytrwałości w tych czerwcowych nabożeństwach. Cieszę się, że trwacie. Widzę to po obecności waszej, bardzo systematycznej, podobnie jak podczas majówek, moi drodzy, pięknie, ponieważ to jest przede wszystkim wartość dla was. To jest ta duchowa korzyść dla was, która przybliża was do Najświętszego Serca Pana Jezusa. A teraz przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia, do jutra. A teraz zapraszam na modlitwę.
Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku najwyższego, nad nami. Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszelkich bezden na głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami.
serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zel żywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiara grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadzieją w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza.
Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale. Wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego serca swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela. Przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos. Chwała bądź Bożemu sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.